Cześć, dzisiaj mamy Gwint BC Racing, model RMMA. Czyli jest to model z monotubem, tutaj grubym tłokiem, czyli upside down amortyzator. Jak widzicie, pod osłoną jest grube tłoczysko, w cudzysłowie tak zwane, bo to naprawdę nie jest tłoczysko, bo tu mamy amortyzator, a tłoczysko jest w środku tam. No w każdym bądź razie gwint bardziej przeznaczony do sportu. I co? Jak to w BC Racing? Dolne regulowane mocowania, czyli regulujemy głównie wysokość auta poprzez wkręcanie tego nagwintowanego w pełni amortyzatora do tego mocowania. Mamy kambery z regulacją kąta pochylenia koła i mamy z podwójnym łożyskiem, czyli tutaj jedno łożysko jest obrotowe, tutaj mamy je na dole i drugie jest tutaj wachliwe, żeby można było taką kamber pochylać. I tutaj, jako że jest to amortyzator upside down, czyli regulacja jest we właściwym tłoczysku, czyli od dołu, a nie tak jak typowo tutaj od góry, czyli odwrócony amortyzator konstrukcyjnie z przodu w tym gwincie. No i na tył amortyzator również z regulacją tutaj tego wkręcenia, czyli przy większym obniżeniu możemy to sobie skrócić, przy mniejszym obniżeniu go troszkę wydłużyć. No i na tył mamy sprężyny z regulacjami, tak? Sprężyna w tym modelu wchodzi, to znaczy regulacja wchodzi u góry zamiast tego seryjnego kieliszka i dalej idzie sprężyna. Także gwint do 92, 90, 93, 80 wszystkich będzie miał podobną konstrukcję. W zestawie jeszcze oczywiście mamy łączniki i klucze do regulacji. Zapraszamy. Cześć.